Halo, Jestem halo, Sahara. dzieciaczki! Przybyliście z odsieczą? Zgadza się. Jestem pan Sadamune Oga, chorąży szoguna. Witajcie na Tsushimi. Dziękuję, panie Sakai. Szogun przysłał nas, gdy tylko dostaliśmy wiadomość. Twój wuj właśnie wydał rozkaz. Mamy wyruszyć na bitwę, pokonać Hana i wyrwać zamek Shimura ze szponów Mongołów. Doskonale. Tak będzie. Przygotuj ludzi. Muszę jeszcze się z kimś zobaczyć. Będę czekał przy północnej bramie. Razem ruszymy na spotkanie z twoim wujem. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Przypominam o standardowej procedurze. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha, na którym w ogóle jest to teraz nagrywane. I na Discorda, żebyście byli na bieżąco i żebyśmy mogli sobie gadać na bieżąco, co tam u was i co tam u mnie i tak dalej. O. Także idziemy przejmować zamek, to już jest ta misja. Opsa. O, aktualizacja, proszę bardzo. Tak akurat. Już czas, Juno. Samurajowie tu są. Przygotowują się do bitwy. Odpoczęłaś trochę. Nie mogłam. Przykro mi. Taka powinien tu być. Wierzył w ciebie. Teraz wierzę w ciebie, lud Yarikawy. Nie obroniła brata, bo była pijana, no w sumie. Kiedy inni się odwrócili. Ryzykują życiem dla ducha. Oddałbym życie za lud Tsushimy. Za ciebie. Oby nie było to potrzebne. Dokładnie tak. Trzymaj się, Juno. Muszę spotkać się z panem Ogą. Do zobaczenia na polu bitwy. Dobra, z panem Ogą. W ogóle jak znaczek kolejnej misji. Porozmawiam z innymi sojusznikami, ale to tu? Tak dziwnie wygląda. A gdzie mogę spotkać tych innych sojuszników? Kurcz, siemaneczko, dzień dobry. Spraw się, koła! Kto to powiedział? Tak, tak, jelonkiem latam, żebyś wiedział. A, tu mogę sobie pogadać. Witaj ponownie, panie Sakai. Senseju, widziałeś się z samurajami. Chorąży szoguna to elitarni wojownicy, ale nawet im przydałby się trening strzelania z łuku. A chłopi? Imponująco. Jak nie umiejętności, to talent. Twoja pochwała wiele znaczy. Yarikawa była niegdyś kręgosłupem wyspy. Mongołowie uciekali. Kurczę, jesteś na YouTubie teraz, wiesz o tym? Gdybyśmy mieli miesiąc na szkolenie. Masz godzinę. W takim razie już mnie nie rozpraszaj. Tak zrobię. To nie myślałem, że już posłuchaj. A nie, Maja, za dobrze się gra. Widzę, że nie próżnujesz. Ktoś musi się upewnić, że taran jest gotowy do bitwy. Jeśli się rozpadnie, nie zdołamy wedrzeć się do zamku twojego wuja. Szkoda, że nie mieliśmy takiego w Zatoce Azamo. Nie podobało ci się chowanie w moim wozie? Nie podobało mi się zbrod Saka. Nie powiedziała o tace. Drań zawsze był odważniejszy ode mnie. Gdyby był tu taka, na pewno by się nie zgodził. Cóż, postaram się go nie zawieść. No, nie zawiedziemy taki. Ale nie martwcie się po tym... O! Po tym odcinku idziemy na sushi. Na Minecrafta. Albo na kluski. Albo Minecraft, albo kluski będą, nie martwcie się. O. Norio, trenujesz nowych rekrutów? Niezupełnie, mój panie. Właśnie skończyliśmy prowadzić medytację. Samurajowie, lud Yarikawy. Każda dusza potrzebuje chwili ciszy przed bitwą, by przyjąć kruchość życia i bliskość śmierci.
Mądre słowa. Pomedytujesz ze mną? Będę zaszczycony. O! O Jezu, jakie przyspieszenie momentalne było. Norio to taki Jax w tym wymiarze. W sumie? Tak. Dziękuję, Norio. Niech Budda cię chroni, panie Sakai. Budda. Budda jest taka fajna wiara. Jax to postać z LoLa, tak ci wytłumaczę. Nie wiem, jak możesz służyć, chłopie. Ale nie mogę znaleźć. Oczyść umysł. Panie Sakai. Co to powiedział? Halo, ja chciałem sobie pogadać. O, jest jeszcze Masako. Jinie, nie wiedziałam, że wróciłeś. Mam nadzieję, że nie jesteś zbyt surowa, pani Masako. Zniosą to. Chłopi Yarikawy są bardziej wytrzymali, niż się wydają. Są też uparci. Bardziej uparci niż ty? Nie ma mowy. Tydzień temu splunęliby na dźwięk nazwiska Sakai i Adachi. Jednak po tym, co zrobiłeś w Yarikawie, są tutaj z twojego powodu. Zatem ich nie zawiodę. Ja też nie. Długo mojego brata w domu nie było, ja zawsze oglądam, jak gra. Panie Oga. No to... Gdzie jest mój wuj? Czeka na ciebie na wzgórzu. Klan Ogów z wielką chęcią cię do niego odprowadzi. Towarzystwo cieszy. Długa opowieść. Chcesz kontynuować? Bo pewnie, że tak. Nie każmy Hanowi na nas czekać. Doskonale. Na chwilę rozpoczniesz długą opowieść. Czy chcesz kontynuować? Kurna, na pewno. Ocaliłeś wuja. A potem zwerbowałeś Yarikawów. Nie są doświadczonymi żołnierzami, ale ufam im całkowicie. Więc wezmę z ciebie przykład. Czy to prawda, że ludzie nazywają cię duchem? Musieli w coś uwierzyć, kiedy pokonano samurajów. Samurajowie wrócili. Najwyższa pora zapomnieć o tych bajkach i wcielić w życie prawo szoguna. Ojej. Czas ocalić tę wyspę i ludzi nazywających ją domem. Polityka może zaczekać, aż zabijemy Hana. Oczywiście, panie Sakai. No już, możemy normalnie jechać? Dziękuję. Panie Shimura! Przybył twój bratanek. Jinie, tutaj. Idę! A tam jest bambus. Stoik bambusowy w kubarze. A mogę teraz bambusa... zrobionego, przetnij bambusa. Trójkąt, kwadrat, trójkąt, krzyżyk znaczy się. Trójkąt, x, trójkąt i ta, pyk, mamy to. Tak i tak. Trójkąt, x, trójkąt, tak, tak. Kurna, prawie, ciachciachy. Będę zaraz lepszym ciachciachem. Aje! Gdybyście zobaczyli moje palce na padzie, ach. Dobra, idziemy na górę wieży. O nie, nie zebrałem zapasów. Halo wujek! Aka papo w przyszłości. Dobra robota. Nie przeklinaj, bo stary w pokoju obok. Teraz mamy szansę odzyskać zamek. A to ty mnie na głośnikach słuchasz? To już przeszłość. Ale Ryuzo uciekł z Hanem. Chcieli, abym cię zdradził. Rozmawiałeś z Hanem? Złapali mnie. Gdybym wiedział, szedłbym ci na ratunek z całą armią. Yuna mi pomogła. Ale jej brat... zginął z honorem. Han zapłaci za jego ofiarę. Tak będzie. I za wszystko, co przeżyłeś. Jinie. Szogun wsparł moją decyzję o adopcji. Gdy uratujemy naszą wyspę, staniesz się dziedzicem klanu Shimurów. Nie jako duch, lecz samuraj. Nie zawiodę cię, wuju. Może już mów mi, ojcze. Jako Sakai i Shimura.
Jutro będziemy świętować. Jako ojciec i syn. O! Przeuroczo. Prytum, 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 prytum. Samurajowie szczycą się swoim honorem, który czyni ich sztywnymi, przewidywalnymi i słabymi. Duch robi co chce, to czyni go niebezpiecznym. Oj tak, byczku, oj tak. To nasza chwila, Ginie. Los całej wyspy zależy od tej bitwy. Utniemy Hanowi łeb. Razem. I osobiście wręczymy go szogunowi. Wojownicy Tsushimy! Dzisiaj pokonamy Kotulhana. Tak będzie. I wypędzimy Mongołów z ojczyzny. A zawsze! O tak! Ależ widoczki. Losy Tsushimy. Po zwycięstwo! Jazda! O kurde! Tylko miecz z boku, dzięki, elo! Który jeszcze chce? No, no, pyrtum! Oh yeah, byczku! To jest Tsushima, tak. Jazda, atak! Oh yeah! Ucinamy główki i ciach! Odpalamy! Dobrze było mieć tryb tarczy i odpa! Mamy tu tylu wojowników! Pach, pach! Co ty jeszcze typie chcesz? Na dwóch grubasków. Ajej. I teraz tryb grubasa. I opa. Jeden. O, drugi. O, cyk. Dzięki, elo. Nie macie. Pach, pach. Ała. Serio? Spierdalaj. Uciekaj, uciekaj. A ty przestań się ten płonić. No, i ciach, ciachy. I bum. Dobra. A ty! O tak, plecy nieładnie. A ty co? Kurna, ty niedobry. Dobra. Skrócznej. Pyk. Cika la fon. Możemy już wejść? A, tu jeszcze się piją. No i opa! Dołączę do zabawy. O. Wszyscy dobramy! Zabić się! Morderce, przeprowadzić Tara! Żółte kulki na dole to jest kart ducha. Mogę się leczyć i używać specjalnych ataków. Pokażmy Mongołom, na co nas stać! O, patrz. Oh yeah! Opa! O, ponad ze strzałki. Elegancko. A któremu teraz w kolano? A temu. Aha, już nie żył. Rozgrom ich, panie Sakai. Oby tak dalej nowio. Oh yeah! O ty! Ciach, ciachnął mnie. Dobra, bez głowy. Nie ma kolejnego, dobra. O ty, pych. Ale zarąbista bitwa, to mi się podoba. Mam nadzieję, że dużo ekspa z niej będzie. A ten? Jemy. Ło! Co za wyrwa? Dobra, jazda. Zabij wszystkich! I opa! O ty kurcze!
spotkają się z przodkami. Ależ piękne. Oje. Dobra, do góry, do góry. Dobra, muszę sobie zmienić tak, opyk, dobra. Podobne strzałki są. O ty będą! Teraz łap kulkę. Jopa. Nie ma rączek. A tym panom już dziękujemy. Co wy między sobą się bijecie? Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj tego, bo on rzuca tymi błyskowymi. Flashback! Dobra, płonące, amunicja, to się przyda. Kurna, sobie pod ryj rzuciłeś, chłopie. Z czym do ludzi? Opa! Mówisz, masz, papciu. Tylko ja bym poprosił inne strzałki. Ooo! Nie męcz się, chłopak. Chodź, nie czołgaj się, już, leżeć. Przepraszam, jak mam w pana trafić? Jak pan się tak ruszasz? O, i pyk! Panie Sakai, sprawdź drogę przed nami. Nie potrzebujemy niespodzianek. No dobra, ale jak? O, drabina. Napiłem się, jest okej. Okay. Trzeba się nawadniać, szczególnie po wczoraj. Tak, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czekajcie, japońskie kundle! Ta brama się przed wami nie otworzy! Jak to nie? Chłopie, to się nazywa wejście. Uciekaj się, tchórze! Ginie! Co ty robisz? Oczyszczam drogę. Nie w taki sposób. Nigdy tak. Walcz jak wojownik, z honorem. Nie jak potwór. Tylko to do nich przemawia. Terror nie jest bronią samuraja. No to prawda, chłopie, zmieniasz się i ty tego nie widzisz. Ta wieża powstrzyma nasz atak. Twoja szansa, panie Sakai. Zniszcz ich broń, honorowo. Utrzymam szyk i odciągnę ich ataki. Idę z tobą. Bądź blisko. Idę. Panie Sakai, to chłaczy. Top, 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 top. Top, 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 top. Ale to było trudne tutaj przebiec, się przedrzeć. Wait, bo muszę się turlnąć. A jak chcę tego pana... zrzucić. Bo za to jest trofka. Jeszcze raz. Co? Nie tak chciałem. Celuj we wroga. Zabij ich. No. Obsłuż. A gdzieś tutaj se szczylę. No, postrzelam się w ziemię. Gińcie, gnoje. No. Łop, 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 łop. Ale snajperro. Dobrze. Co ma ja F? Kto zginął?
Taki gruby, no to przecież to mój kolega po fachu. Lubił jeść. O, i tam beczunia. O, i kabum saya. Dobra, cyk, cyk, cyk. No dawajcie, bo jeszcze się iść lać, bo już się nudzę. Dobrze, że rozprawiłeś się z Mongołami przy bramie. Twój wuj się myli. Nie uda mi się go przekonać. Zginiemy, jeśli się nie zmienimy. Tylko dzięki tobie zaszliśmy tak dobrze. Wszyscy to wiedzą. Dobra, pyk, pyk. Amunicję mam, a tam coś jeszcze leżało. Unaj. Trochę zapasów. Zawsze spoko. Jakieś lepsze strzały? Niestety nie. Pan traci przewagę. I cyk. Uważaj, Basak. Bez litości dla Mongołów. Ała! Co to za tryb cholerny? Zabić ich wszystkich! Fuck, fuck. Droga wolna. Ja zdechnę. Nie ma nawet takiej opcji. Musimy dotrzeć do mostu. Wszyscy na most. Zatrzucimy. Zagonić ich na morze. Zabić wszystkich. Dobra, i teraz tak, pyk, pyk. To mój zamek, mordy. Oj. Dobra. A teraz dla tych panów mam takie coś. Au! Dobra. Przebić się przez bramę, a nie Sakai! Ostrzelamy ich z góry! Juno! Potrzebny nam twój łuk! Jestem za tobą! Idziemy! Han nie poddałby się w ten sposób. Coś jest nie tak. Zawali most. No. A jak oni stamtąd mają niby wyjść? Jedyne dusze. Wysłał ich na śmierć. Na próżno. Łopane. Musimy uczcić ich ofiary. Zbierz żołnierzy. Naprawimy most. Atak o świcie. Nie. Zbyt wielu zginęło. Gdybyś mnie wysłuchał. Jest inne wyjście. Omówimy je sami. Niehonorowe, chłopie.
losy Tsushimy. Jak chciał. To była ta długa historia? 20 minut. A ja wiem. No tak trochę słabo, że doszliśmy do tego momentu, ale mam nadzieję, że od razu jest ciąg. Mongołowie są w odwrocie. Uderzymy, nim się przegrupują i jutro zakończymy wojnę. Posłałeś naszych na śmierć. Są żołnierzami. Ich krew jest na naszych rękach. Znajdę drogę przez most. Otruję wroga. To akt terroru. Staram się ocalić nasz lud. I chcesz, by się nas bali? Jeśli będziesz kroczyć tą ścieżką, będziesz taki sam jak Mongołowie. Uczyłem cię honorowej walki. Honor zginął na tamtej plaży. Han zasłużył na cierpienie. Poddajesz się emocjom. Poświęciłem wszystko, by ocalić nasz lud. Dałem mu nadzieję, a ty nic! O! Kto zginie, Maja, według ciebie? Ja powiem... O nie. Rozmawiaj z Iwną. Gdzie jesteś, Iwna? Tam. Dobra. O, dziura akurat, żeby se przejść. O nie, dziwko, za to zabić. Naprawiają most zgodnie z rozkazami twojego wuja. Pan Shimura zamierza zrealizować swój plan. Nieważne, ile istnień poświęci. Ci ludzie chcą walczyć. Za ciebie. Jak dużo to jadu zdołasz zebrać w godzinę? Kilka garści. Porozmawiaj z innymi. Każ im zebrać tyle, ile zdołają. Chcesz otruć Mongołów? Wślizgnę się do zamku i dosypię im go do nabojów. Niech Han zadławi się własną krwią. Twój wuj dowie się o tym. Wiem. Taka przygotował coś dla ciebie. Nie wiedziałam, czy się przyda, ale jeśli coś się stanie... Nie stanie się. Chciałby, żebyś to miał. Co to? No i nie dowiedziałem się, co dostałem. Ciemności. Znaleźliśmy tylko tyle to jadu. To wystarczy? Tak, wystarczy. Zbroja ducha. Prezent od Taki. Ma ułatwić duchowi działanie. Ostatnie dzieło bliskiego przyjaciela. Maska ducha. Maska ducha. Skurcz, elo. Wierzę, mogę przyjrzeć się żołnierzom Hana. Chyba nie o to chodziło jednak. Okej. Aż tak spytam. No dobra, tędy wychodzę. Gra mi każe gdzieś tam iść. A, tędy, dobra. Nie zdechłem, tylko... Nie przemyślałem ruchu. To kamerę to majonez? Że to? To mikrofon. To nie o to chodziło? Mikrofon i on jest nie kumam. No serio? Pyrtum, lecimy. Tak, skurcz, jakby co to ja mam swój serwerek Minecraft i zapraszam na mój serwerek Minecraft. Dobra, stąd tam. A mody? Brak modów. Są pluginy na działeczki, takie rzeczy. Widzę sobie z mikrofonu majonez, no fajnie. Pyk.
I w górę. IP masz w tytule streama, albo pod wykrzyknik IP. Pyk, pyk, pyk. Opa, opa, opa. I cyk. Dobra, po cichutku, pomalutku. I będziemy zaraz na celu. Nie, nie jest premium, spokojnie. Pozbędę się strażników po cichu. Wejdę na szczyt i się rozejrzę. Wbijam, zapraszam. Dobra, ja bym wolał w tym trybie. Będę ich widział. Ła, moje plecy. Czemu twoje plecy? Oj, oj, oj. Dobra, ale gdzie ja mam pójść? Po prostu tędy wyjść? O kurwa! Tak, kanto w kręgosłup, dokładnie. Wszczęto alarm. Chyba nie tędy miałem wyjść. Wbiłem mu dokładnie, żeby ci powiedzieć tanto, nie kanto. Pozbędę się strażników po cichu. Wejdę na szczyt i się rozejrzę. A, dobra. Na szczyt tego, okej. Okay. Już nie chcesz. Dobra. Jeden i tu jest drugi. Dokładnie. Teraz moje pytanie brzmi, gdzie jest drabina? Na górę. O! A ja ślepy byłem wcześniej. Tanto, tak, dokładnie tanto. Ty, no oni mnie prawie nie widzą. Jestem no, ciemna masa. Pyk. Siema Dareczku, dzień dobry. Czemu nie masz suba? Teraz już wiesz, czemu Kung Fu Panda była wzorowana na mnie, dzięki. Dobra, jeden tu. Drugi tu. Trzeba zacząć od tego. Au. Au. Kurwa. Oj, przepraszam. Nie mam, bo czekam, aż ktoś mi kupi. No to się nie doczekasz raczej. Na mnie nie ma, kur. Bez jaj, no stąd? Pozbędę się strażników po cichu. Ja pierdzielę. Dobra, od razu wchodzę bez pytania. Nie widziałeś mnie, nic nie widziałeś. Chłopie, nawet o mnie nie myśl. Czy widziało ci się? No właśnie. Będziesz rundę BF-a czwóreczkę sobie pograsz. Świetnie. To jest okiennica again. Tędym. Nie, 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 nic nie ten, nie widziałeś, chłopie. Kupuję kuba w LPG, mały przebieg i żeby mało palił, okej. Okay. Jest chyba w LPG. Nie tu, gdzie? No dobra, i co, ja jeszcze wyżej mam wleść? Co?
Pozbądź się mogą z pierwszym. Aha, jednego. Ja pierdzielę, jednego Mongoła na dole nie zabije mi serio. Że mogę go ominąć. Dobra. Wieża oczyszczona. Teraz muszę wymyślić, jak wszystkich otruć. Jak to teraz musisz wymyślić? Nie przemyślałeś tego wcześniej? Ścieżka przez ogród. Słabo broniona. Łatwo się ukryć. O, tam coś widzę. Przygotowują ucztę. Mogę zatruć napój Hana. Niech armia wypije kumys, a my dobijemy ocalałych. Kapelusz. Ryuzo. Oczywiście, że tu jest. A jak? Fortyfikacje. Materiały wybuchowe. Wuj prowadzi nas na rzeź. Muszę niepostrzeżenie dostać się do kumysu. Lepiej pójdę przez ogród. Tak zrobię. No zauważyli mnie chyba. Samuraj! Który to już raz wszcząłem ten alarm? O matko. Robi LCR3. Turbo sieka. Człowieku, zobaczysz. Wszyscy idą na szczoła. Że po tej linii mam się przejść? Nie ma problemu. Dawaj, no nie teraz, bo muszę iść po cichu. On wtedy krzyknie bardzo głośno i powie: o, nie żyjecie już wszyscy. No idziesz. Zapasy. Zapasy to się uprawia, okej? To, że stąd mam iść tu na dół? I tam. Odwróć się, chłopie, no. Piena. Muszę dostać jak wróci z delikatu. Zatruć ich napitek. Trzecie idę, no. Bez. Pod schodami Nidredy. Muszę nie mówić o mojej ojcu. Opa. Nie, koleżko, przywidziało ci się. Jestem pewny. Fajny spawn na serwie, że taki nijaki. Nic nie widziałeś tam. Idę dalej. Nikt nic tutaj nie widział. Przechowują mleko. Czas dodać truciznę. Kurwa. Nie ten guzik. Idźmy śledzić. A ty tu co? No idź se, nic nie widziałeś, chłopie. Dobra, pyrtum, tutaj też. Po cichutku, po malutku. 40 minut nagrywanka. Inny postatuge! O,
zaczyna się dziać. Ale to powinno być bardzo opóźnione działanie, żeby się wszyscy napili, a nie tak od razu. Pompki teraz Maja na odcinku. No Hana solo. Dobrze Maja, pompki będą po odcinku. Trzeba się zmierzyć. Gdzie jest Han? Ruszył na północ. Kazał mi zostać, przynieść mu głowę ducha. Nie wiem, taki skin. To weź ją sobie. Jak płetwa normalna. Cię zabić, ale przekonałem Hana, by dał ci szansę. Zamordował Takę, a ty wyrżnąłeś moich. Oczywiście, że tak. Straciłem wszystko. Poza tobą. Razem pokonamy Mongołów. No Taka nie żyje. Co zrobiłeś? Powiedz, że byłem twoim szpiegiem i miałem zdobyć zaufanie Hana. Duchowi uwierzą. Dość! Płytę wydać. No. Byłeś moim przyjacielem, Ryudzo. Stawaj do walki. Poddaj się. I odpowiedz za zbrodnię. Tak będzie lepiej. Nie mogę. Oje! Byczku. Odpalamy tryb turbo. Nie zatrzymasz mnie, Ryudzo. Trucizna. Złamałeś kodeks wuja. Nie dałeś mi wyboru. Oj, oj. On taki ciężki to nie jest na razie. Au! Ej! O-o. O nie, zdechłem. Najgorzej. Au! A to miało być takie proste. Znaczy na początku był prosty. A Jezu, nie, no teraz nie mam tego swojego. Rybu turbo. Trzeba było się poddać. Nie zginę z rąk twojego wuja. Oj, kurwa, co to za cios? Gdzie on się takich tańców nauczył? No serio? Nie zatrzymasz mnie, Ryudzo. Trucizna. Złamałeś kodeks wuja. O tak. Nie dałeś mi wyboru. Dobra. Nigdy ci nie wybaczę. Temu panu zaraz będziemy dziękować. Dobra, leżysz. Niedobry, chciałem powiedzieć słowo na S, ale nie można. Jin. Proszę. Patrzysz mu w oczy z honorem?
wszyscy gniją od środka. Rygają krwią. Sanktuarium spokoju. No właśnie nie uciął głowy słabiutko. Ryuzo. Dobrze. No i gdzie ten honor? Zamek jest twój. Han ruszył na północ. Możemy go odciąć. Zbuntowałeś się! Oczywiście, że tak. Zrobiłem, co musiałem. Dla nich. Chcesz, by tak cię zapamiętano? Bronił nas! Siejąc strach i chaos! Trwa wojna. A wy zachowujecie się jak wróg. Nie tędy droga. Twoja droga nie uratuje naszych ludzi. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Ale to nie musisz być ty. Wiem, że to ona cię spaczyła. Wujo, porzuć drogę ducha. Zrzuć całą winę na nią. Powiedz, że jesteś Jinem Shimurą. Lojalnym sługą szoguna. Moim synem. Nie jestem twym synem. O! Jestem duchem. I zostaniesz za to osądzony. Ale w jaki sposób, chłopie, co? To, że mnie pojmą niby jakoś? Znajdź Hana. Jin. Dla taki. Idź! No to debile, no. Duch. Ghost. To było dobre, no. Tak, powiedziałbym, że mocne. Bardzo mocne. Siedzę sobie w jakimś areszcie? Co tu się właśnie dzieje, no? O, na flecie sobie gram, siedzę w jakimś... To w Minecraftie jest lepsza fabuła. Pompki rób, pompki po odcinku. Honor i popiół. Jezu, jakie to długie! Czego chcesz? Pan Shimura prosiłbym rozdał sakę. To nagroda za waszą pomoc. Pilnuję więźnia. Nigdzie się nie wybiera. A sakę może niebawem zniknąć. No, Kenji, jak ja cię lubię. Więc zasłużyłeś, panie! O, idź se. Kenji, co tam u ciebie, mordo? Kenji, co tu robisz? A jak myślisz? Chodźmy! Jeśli ucieknę, nie zjednoczę ludu przeciwko Hanowi. Nigdy nie odzyskam zaufania wuja. Jeśli zostaniesz, wyślę cię do szoguna na sąd. Właśnie przyszły rozkazy. Ludzie cię potrzebują, panie.
Oj tak, to prawda. Także. Gdzie jest? Tropi Hana na północnych rubieżach. Ma twój miecz. Czeka na powrót ducha. Wybacz mi, wuju. Znajdź Masako, Noria i Senseja Ishikawę. Niech pójdą do wioski Omi. Utorujemy wam z Yuną odpowiednie przejście. Czeka w Kin z twoim sprzętem. Przy świętym drzewie. Twój koń jest w stajni na zewnątrz. Sługa. Dobra, to w tym momencie ja dziękuję za oglądanie. Tam się wyślizgniesz. Bardzo długi odcinek, ale fabularnie... Zobaczą, że cię nie ma. Dziękuję. Wow. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda. Wszystko potrzebne jest w opisie. Na razie dzięki za oglądanie. Pa, pa.